Cześć! Cześć, witajcie. Dzisiaj tygodniówkę nagrywamy na autostradzie, co nie jest chyba najbezpieczniejszym sposobem. Nie róbcie tego w domu, bardzo proszę. Ale na autostradzie wolności, także jest spoko. Znaczy, jak autostrada wolności, to wszystko wolno, myślisz? Nie, na zachód. Okej. Dosyć dawno się nie widzieliśmy przez to, że był długi weekend. Po drodze pojawiło się kilka nowości, powiemy o nich i powiemy może troszeczkę o targach w Nadarzynie, które się odbywają, a których jesteśmy patronem medialnym, ale to zostawimy może na sam koniec, jeżeli zdążymy. Natomiast jeżeli chodzi, słuchajcie, o nowości, które niektóre z nich zresztą na tych targach widzieliśmy dzisiaj, bo my z nich wracamy. Widzieliśmy m.in. P-Smarta Z, który Huawei w zeszłym tygodniu tak trochę pokazał po raz pierwszy. Tak? W smartfonie, który należy do średniej półki w urządzeń Huawei, oparty na Kirinie 710, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, 710 z Zegarem 2200, z wyświetlaczem 6-calowym ponad, bo to jest 6,6 cala, o rozdzielczości Full HD+. Nie ma notcha, co warto podkreślić. Właśnie, to jest najważniejsze. Co prawda nie jest to pierwsza konstrukcja Huawei z wysuwanym, skakującym aparatem. Ale pierwsza od dłuższego czasu. Z tyłu ma dwa aparaty fotograficzne. Są godne uwagi, ale chyba najbardziej jakby przyciągającą do niego rzeczą jest ten duży wyświetlacz na całym przednim panelu smartfona. I to jest właściwie klucz programu. A powiedziałeś, dlaczego ten wyświetlacz jest taki duży? Bo chyba... No, powiedziałem, że wyskakuje aparat. A, powiedziałeś. Dobra, wiesz co, ja się skupiłem na tym, co na drodze. Wybaczcie, Adam, jedzie dosyć szybko, jedzie autostrada, w związku z tym tak tam wychodzi. W każdym razie smartfona dzisiaj mieliśmy okazję mieć w ręce. Jest dosyć fajny. No to tyle, ile można powiedzieć o nim przy takim jednokrotnym spotkaniu, to, że no cóż, interfejs działa płynnie. Nie robiliśmy nim zdjęć, co prawda, ale wygląda dosyć sympatycznie. Klasycznie. To, co o nim warto jeszcze powiedzieć, wspomniałem, że ma dwa aparaty z tyłu, ale ten drugi aparat jest taki troszeczkę dla ozdóbki, dlatego że to jest 2-megapikselowy, a tak poza tym jest 16 megapikseli z przodu i 16 megapikseli również z tyłu. Znowu się pozbywają z magazynu tych małych matryc. Co prawda ostatnio jest dosyć dziwnie, dlatego że te 2-megapikselowe matryce stosują na przykład do trybu makro i do nagrywania wideo. To jest dosyć dziwna rzecz dla mnie, ale najwyraźniej ma to jakiś głębszy sens. Nie, powiem szczerze, nic się nie zastanawiam. Wypróbujesz, to będziesz wiedział. Jak wypróbuję, to może będę wiedział. Jest co dziwne dosyć w przypadku Huawei, tylko jedna konfiguracja sprzętowa, jeżeli chodzi o pamięć, i to jest 64 giga flasha, 4 giga pamięci RAM. I to jest rzecz dosyć niespotykana. Jest oczywiście obsługa dwóch kart SIM, to też jest dosyć standardowe. Nie jest to natomiast jedyny smartfon Huawei, który się pokazał w tej przerwie, kiedy nas nie było, ponieważ wyskoczył jeszcze jeden Honor. Ja wiem, Honor osobna marka, ale de facto to jest produkowane przez tę samą firmę. Szczególnie, że może się pojawić gdzieś na świecie jako Huawei. No powiedzmy, to nie pierwszy raz by to był, więc... Honor nazywa się w 20 Lite, należy do rodzinki Honor 20 i jako chyba jedyny nie będzie, znaczy jako jedyny z tej rodziny miał już premierę, bo na pozostałe, przypominam wam, czekamy do 21 maja, wtedy zobaczymy, mam nadzieję, pozostałe dwa modele, na razie są tylko w przeciekach. Ten Honor 20 Lite to jest konstrukcja też powyżej 6 cali, bo 6,2 z wyświetlaczykiem, również Full HD+. Tutaj niestety notch jest. Malutki, kropelkowy, ale niestety jest i ramka też nie jest jakaś bardzo cienka. Również jest oparty, bo to też jest średnia półka na Kirinie 710. Pamięć ma dosyć fajną, bo 128 GB flasha i również 4 GB pamięci RAM. Jeżeli chodzi o aparaty, z tyłu, słuchajcie, mamy w sumie 3 aparaty, 24 megapiksele, 8 i 2. Z przodu mamy jeden 32-megapikselowy w aparacie.
to właściwie tyle. On nie wygląda najlepiej na renderach, bo ramka się wydaje stosunkowo gruba. Ja nie wiem, czy to jest błąd grafika, który nie potrafił tego pokazać sensem, czy po prostu smartfon. Albo może pokazali, jak jest naprawdę, bo często jest tak, że na grafice ramka zdaje się być ekstremalnie wąska, bierzemy telefon do ręki, no i nie jest, tak? Znamy takie przykłady. No tak, zdarzy się. Więc może po prostu tu przypadkiem grafik nic nie zretuszował. Też tak może być. Smartfon ma występować w trzech kolorach, na pewno niebieski i czarny będzie, natomiast o jeszcze jednym wspominali, nie mam pojęcia, powiem szczerze, w jaki będzie ten jeszcze jeden. W każdym razie, jeżeli jesteście zainteresowani, nie wygląda najgorzej. I to były dwa Huawei, właściwie jeden Huawei i jeden Honor, które miały premierę w mijających dwóch tygodniach. Poza tym jeszcze pojawił się Vivo, który też był zapowiadany od jakiegoś czasu, Vivo S1 Pro, który również wyróżnia się tym na tle innych smartfonów, że po pierwsze ma duży wyświetlacz na całym przednim panelu, po drugie ma również wyskakujący aparat fotograficzny. O ile w przypadku Huawei on jest, zdaje się, po środku, to tutaj jest po prawej stronie wyświetlaczy. I ten smartfonik też wygląda nieźle, tutaj Chińczycy się postarali, ten design tyłu jest dosyć sympatyczny, bo kolorki są bardzo fajne, obejrzyjcie sobie rendery. O, wypada jakiś przed nami. Uj, to zdrowo, bo... To, o czym byście chcieli zapewne wiedzieć, to konfigurację w pamięci. Jest jedna 128 giga flesza i 6 giga pamięci RAM. Oraz jest 256 z 8 giga pamięci RAM. O, to straż pożarna. Niefajne rzeczy się najwyraźniej jakieś wydarzyły. I to jest smartfonik, który przede wszystkim prawdopodobnie będzie się sprzedawał w Chinach i w Indiach. Do nas raczej ma średnie szanse trafić. Oparto go na Snapdragonie, tym razem 675, co nie jest takie oczywiste w przypadku chińskich konstrukcji. Warto wspomnieć również, że ma AMOLEDowy wyświetlacz o przekątnej 6,4 cala i również rozdzielczości Full HD+, która właściwie w tej chwili na średniej półce jest już standardem chyba, prawda? No raczej. Jest tak, że niższe rozdzielczości na tej półce nie występują. Powoli, wiesz, wchodzi tak samo jak bateria, no myślę, że się ustandaryzowało. Tak. Trochę mi to zaczyna ludzi, bo te telefony zaczynają być na jedno kopie, to taki szablon średniaka powstał, mam wrażenie. Ten przedni aparacik ma 32 megapiksele i to te też jest przedziwne, że niby dwóch różnych producentów, obaj chińscy, i właściwie te wyskakujące aparaty mają bardzo podobną konstrukcję. To jest dosyć charakterystyczne. Także mamy Vivo, egzotyk u nas prawdopodobnie. No u nas tak, dostępu. Ale... Kto wie, kurczę, w zasadzie, skoro mamy już Oppo na rynku, no może i Vivo też się w końcu zdecyduje zajrzeć do Polski. Chociaż mały rynek dla nich, nie? Mają Indie w sumie. To prawda. Wyskoczyły dwa smartfony ZTE. Jeden troszeczkę fajniejszy, drugi mniej fajny. Ten mniej fajny to jest Blade A7 na Mediateku Helio P70. P60, przepraszam, co? Taka budżetowa trochę, no. To znaczy nadal jest to całkiem fajnie, jeżeli chodzi o sprzęt. Smartfon mniej fajnie, jeżeli chodzi o design, bo tutaj też mamy dosyć duże ramki. Mamy notcha kropelkowego. Wyświetlaczyk 6,1 cala, czyli najbardziej kompaktowy z tych, o których dzisiaj mówiliśmy. I przepraszam, rozdzielczość tylko HD+. Jeżeli chodzi o pamięć w tym ZTE, to jest 32 albo 64 giga flesza i 2 albo 3 giga pamięci RAM. Aparacik z matrycą 16 megapikseli z tyłu, tylko 5 megapikseli z przodu. Także to jest raczej budżet, albo górna budżetowa, albo no dolna... Nie, to jest górny budżet tak naprawdę, tak jak gadam. Specjalnego, ale jest. To jest ta konstrukcja mniej atrakcyjna, którą ZTE pokazało. Natomiast ta bardziej atrakcyjna, która częściowo już właściwie miała premierę, to jest Axon 10 Pro. O nim było już wcześniej wiadomo, natomiast w tej chwili wiemy, że no z pewnością do sprzedaży już wyskoczyły obie wersje, to znaczy i wersja 4G i wersja 5G. Obie są w sprzedaży. Smartfon jest flagowcem, w związku z tym tutaj no, można się spodziewać rzeczywiście bardzo mocnej specyfikacji, ona jest bardzo mocna.
Jest bardzo fajny wyświetlacz 6,47 AMOLEDowy, 6,47 cala oczywiście, w rozdzielczości Full HD+. Jest niestety notch również kropelkowy, ale jest mało widoczny, ale jest. Ramek jest dosyć niedużo, ekran wygląda na zaokrąglony. W związku z tym design jest całkiem fajny, mnie się w każdym razie podoba, nie wiem. No i cena jest bardzo fajna, bo gdzieś mi się mignęło, że bodajże chyba we Francji się pojawił, o ile mnie pamięć nie zawodzi, albo w Niemczech. Chyba w Niemczech. I cena jest poniżej 500 euro, tam jest 400 euro z takim większym ogonkiem. Czyli to jest rzeczywiście bardzo atrakcyjnie, jak za takiego smartfona, to powiem szczerze, że rzecz jest warta grzechu. Nie powiedziałem, ale mam nadzieję, że się domyślacie, że jeżeli flagowiec to Snapdragon 855, czyli najmocniejszy w tej chwili w procesorze Qualcomma. Jeśli chodzi o pamięć, to znamy na pewno, wiemy na pewno, że wersja 4G to jest 128 flesza plus 6 giga RAMu, wersja 5G, ta wcześniejsza, która się pokazała wcześniej ze specyfikacją, jest mocniejsza, bo tam jest jeszcze i256 flesza i chyba jest również mocniejsza wersja RAMu, co najmniej 8, nie wiem, czy nie 12 również w wersji trzeciej. Jeśli chodzi o aparat fotograficzny, też mamy tutaj największą dostępną na rynku matrycę, czyli 48 megapikseli, której towarzyszy 20 megapikseli dodatkowe szerokokątne i 8 megapikseli w tele, jeżeli dobrze pamiętam. Z przodu jest 20 megapikselowa kamerka do robienia selfie. Rzecz fajna, co prawda 5G na razie u nas jeszcze nie ma i przez jakiś czas nie będzie, w związku z tym może nie jest to rzecz niezwykle atrakcyjna, natomiast ta wersja 4G wygląda na fajnie. Warto odnotować, że jeszcze niedawno w zasadzie wszyscy spisywali już ZTE na straty, już pozamiatane, ban w Ameryce, ban na części i tak dalej, ojeja. A tu się okazuje, że nie dość, że się jakoś tam pozbierali, to jeszcze pokazali flagowca i jeszcze są dołączyli jakby do grona producentów oferujących modele z 5G, także no, są szanse jeszcze dla ZTE. Powiem szczerze, że po tym odbiciu się w Stanach, kiedy Stany odpuściły ZTE, zdało mi się, że oni dosyć szybko rzeczywiście powinni stanąć na nogi. To jest przedziwny producent, dlatego że oni z jednej strony produkują konstrukcje bardzo taniutkie i obawiam się, że zawodne bardzo często, z drugiej strony są w stanie wyprodukować całkiem fajne flagowce, które może nie zrywają czapek z głów, ale są rzeczywiście, wydają się rzeczywiście fajne. Nigdy nie miałem na dużej ZTE, nie wiem czy miałeś poza testami, bo nigdy nie miałem okazji dłużej ja już próbuję sobie przypomnieć, kiedy w ogóle ostatni raz testowałem ZTE, ale było to dawno temu. Miała miejsce, i to w tym tygodniu mijającym, jedna premiera, od której niby powinniśmy zacząć, ale powiem szczerze, że ja mam dosyć ambiwalentne odczucia na temat tej premiery. Właściwie to jest troszeczkę powtórka z rozrywki, dlatego że zadebiutowały nowe Pixele. Pixel jest w Stanach taką marką, która usiłowała, Google usiłował powtórzyć jakby sukces Apple'a z iPhone'ami. I poniekąd te smartfony Google cieszą się nadal dosyć dużą renomą. Ja nie wiem, czy słusznie, powiem szczerze. Znaczy się mają na pewno swoich zagorzałych fanów, którzy za moment ci pewnie w komentarzach odpowiedzą, że tak, Pixel najlepszy i w ogóle. No, mają pewne zalety. Jeżeli mamy tam fanów fotograficznie robią. Ja bym bardzo chciał, żebyście mi wytłumaczyli, dlaczego to są nadal atrakcyjne smartfony. Poza tym, że jest czysty Android, który jest w bardzo wielu innych markach, macie w Nokii, macie w Motorola. Poza tym, że te smartfony są stosunkowo niezawodne podobno, bo taką renomą się cieszą. Czy jesteście w stanie mi powiedzieć, dlaczego one są takie atrakcyjne? Może dlatego, że one są średnio dostępne, że nie bardzo je można kupić? Może to takie odium oryginalności. No, jeszcze mówi się, że zdjęcia dobre robią. No, fajnie, ja tutaj się zgodzę, pod względem fotograficznym są naprawdę te spoko. Te fotki, które widziałem, rzeczywiście były okej. To robi robotę. No i może to jest to, no, że masz telefon, którym się możesz wyróżnić, masz telefon, który robi dobre zdjęcia, któremu niczego nie brakuje. Nie wiem, ja prawdę mówiąc też nie bardzo łapię ten fenomen Pixela, szczególnie, że one do najtańszych nie należą i tak, to są dosyć drogie. Można mieć podobną konstrukcję, no myślę, w lepszej cenie, jeżeli chodzi oczywiście o specyfikację, no bo mówię, może jest ten jakiś tam feeling specyficzny w tych Pixelach, czego my nie łapiemy. Może tak być, ja nie mówię, że nie. Może.
To jest też kwestia tego, że myśmy też na dłużej pikseli nigdy chyba nie mieli, no, na tyle, żeby je dłużej poużywać. W związku z tym możliwe, że jesteśmy na ich czar odporni, ponieważ nie wiemy, co tracimy zwyczajnie. Może, może. Natomiast jakby wróćmy do konkretów. Premiery miały dwa modele. Pierwszy to jest Pixel 3a, drugi jest 3a XL. Właściwie konstrukcje są niezwykle do siebie podobne. Różni je wielkość wyświetlacza, dlatego że oba to są wyświetlacze OLED-owe oczywiście. Jeden ma wyświetlacz 5,6 cala, natomiast drugi Pixel to jest 6 cali. Oba OLED-owe, oba pracują w rozdzielczości w Full HD, z plusem w zasadzie, bo to jest ta długa Full HD, z 1080 na 2220. Mają różne baterie ze względu na to, że jeden wyświetlacz jest większy, wiadomo, w związku z tym jednym mamy 3000 mAh, natomiast w przypadku drugiego to jest 3700, czyli niemalże 4000 mAh. Jeżeli chodzi o pamięci, to zestawy są bardzo podobne, czyli 64 GB flesza i 4 GB pamięci RAM. Nie znalazłem żadnej informacji o obsłudze kart pamięci. Co jest takie średnio fajne, przy 64 giga flesza można by się było spodziewać, że będę mógł używać dodatkowej pamięci, natomiast tutaj średnio jest. Ale wiesz, to mają być budżetowe piksele, to nie mogę dać. Ja rozumiem. Wiesz, Wybacz, trochę nam się przekrzywiła kamera. Stuknęliśmy na jakimś wyboju najwyraźniej. Jeżeli chodzi o aparaty fotograficzne, to są aparaty pojedyncze, czyli jeden z tyłu, jeden z przodu. Z tyłu mamy matrycę 12,2 megapiksela, z tyłu mamy matrycę 8 megapikseli. Odwrotnie, z przodu 8. Ja powiedziałem... Dwa razy powiedziałem, dobra, nieważne, wiecie o co chodzi. 12 z przodu 8. Wiecie co, jesteśmy trochę zmęczeni i chyba pewne rzeczy nam się mogą pomerdać. Jesteśmy dzisiaj po całym dniu rzeczywiście chodzenia po targach, po całym dniu rozmów. Ja też jestem trochę mało mówny, bo skupiam się bardziej na jeździe niż na opowiadaniu wam różnych rzeczy, ale to wybaczcie, raz nie zawsze. W każdym razie powiem szczerze, ja jestem zainteresowany tym czarem pikseli i kiedyś spróbowałbym używać go troszeczkę dłużej. Już to powiedziałeś, ja powtórzę, jak wiecie o co chodzi z tym fenomenem piksela, napiszcie w komentarzach, oświećcie nas. Tak, w każdym razie Google pokazał... pewną nowością jest to, że pojawiły się chyba u wszystkich amerykańskich operatorów i również na wolnym rynku, co poniekąd świadczy o tym, że Pixel przestał być ekskluzywny. Adaś przekrzywił bardziej, było mniej więcej w poziomie, a on skrzywił bardziej w pionie. Dobra. Dzisiaj mamy ruchomą kamerę po prostu. Tak, ale to żebyście się nie nudzili. Witajcie w ruchomej kamerze. Tak, jakbyście jeszcze nie zasnęli, to was trochę przebudzamy. Jedno się nie zmieniło, nie będzie u nas. Co za debil. Kiedy nas nie będzie? Pikseli u nas nie będzie. Pikseli, chciałem powiedzieć, tylko teraz to muszę uważać na kretyna, który nie tym pasem próbuje wyprzedzać. Bo to pan... Ludzie! Pełgotem nas próbował pan prawym pasem wyprzedzać. Z czym do ludzi? Pełgotem nas... Dobra. Nie, pozwalamy się wyprzedzać. Bo wiecie co, jesteśmy z wami bardziej niż na drodze, więc... Ostatnia rzecz, która się pojawiła w zeszłym tygodniu, to jest nowy szarp. I to jest też rzecz, która we mnie wzbudziła ambiwalencję straszliwą. Ja się uśmiechałem. Z jednej strony bardzo mocna specyfikacja techniczna, z drugiej strony design taki, że o Jezu, pożal się Boże. Po prostu Sharp znany z dawien dawna, z genialnie zaprojektowanych smartfonów, zrobił coś takiego, co właściwie nie wiadomo z której strony to ugryźć. Są grube ramki, ale najbardziej charakterystyczna rzecz to ta, którą Adaś wytykał w newsie. To są dwa nocze właściwie, tak? Jest jeden na górze kropelkowy, drugi na dole. Tylko ten na dole to taki bardziej klasyczny, taki szerszy, a to dlatego, że tam wepchnęli czytnik linii papilarnej. Tak. Kurde, nie mogli go dać z tyłu. Dobra, ja rozumiem to, że chcieli się jakoś wyróżnić, tylko że wyobraźcie sobie telefon, który ma nocz u góry, wiadomo, ale ma jeszcze go u dołu. Zobaczcie, że ta przestrzeń u dołu to jest w zasadzie zmarnowana. Dokładnie. Bo faktycznie, są przyciski systemowe plus przycisk w tym czytniku fizycznym, tak? W tym czytniku papilarnym. Ale kurczę, po
co? Po to, żeby się na za wszelką cenę wyróżnić? Przecież byłby i tak niezły telefon. Nie wiem, nie łapię tego. Ale są do tego, słuchaj, jeszcze bardzo wyraźne ramki. Jak wszyscy próbują uciekać od tych wyraźnych, widocznych ramek. Szczególnie, że tak w zasadzie... Tak na renderach macie po prostu... Nie chciałbym przesadzić, ale no bardzo widoczne. No dziwnie, dziwaczny ten telefon jest, powiedzmy to wprost. A pamiętajmy, że Sharp już dawno, dawno temu rypał nam telefony bezramkowe, takie naprawdę. Bo nie wiem, czy wiecie, ale tak o ile próbuję sięgnąć pamięcią, to... Chyba Sharp jako pierwszy pokazał telefon, który ma bardzo wąską ramkę, no a później to się dopiero zaczęło. Pokazywał smartfony. Bo później dopiero były Mi Mixy i tak dalej, no i ta cała moda na bezramkowość, chyba się, można powiedzieć, nawet bym zaryzykował, że się właśnie od Sharpa wzięło. Słuchajcie, to oni naprawdę po drodze. A teraz nagle pokazują takie coś. Bo to jest coś niesamowitego. Dawniej Sharpy były obiektem pożądania. One były dostępne właściwie wyłącznie w Japonii, troszeczkę u ruskich. Natomiast u nas nie było szans na to, żeby kupić. A teraz się z nich nabijamy. Ale który? Słuchajcie, przy specyfikacji bardzo mocnej, bo to jest znowu Snapdragon 855. Jest fajny wyświetlacz 6,2 cala XO-Sharpowy w związku z tym rzeczywiście. No ten ekran jeszcze tam ma, zdaje się, fajne odświeżanie. Jest, nie? To znaczy odświeżanie też jest fajne, ale fajna jest rozdzielczość. Jest 1440x320. Właśnie, jeszcze do tego wysoka rozdzielczość. Także jest obraz żyleta. Przy tym wszystkim jest kuriozalna bateryjka 3200 mAh. Jest do tego, słuchajcie, pamięć 128, flesza 6 giga RAM-u, czyli fajnie wypośrodkowane. To jest może nie najwyższa półka, jeżeli chodzi o pamięć, ale całkiem akceptowalna. Dziwaczny ten telefon jest. I aparaty fotograficzne. No. Z tyłu mamy 12,2 megapiksela plus 20, z przodu jest 16 megapikseli, czyli też no nie do ma wstydu, przyjęcia. No, tak? Nie ma wstydu. Natomiast to, jak ten smartfon wygląda, to jest po prostu... Woła o pomstę do nieba. Nie. O pomstę do nieba. Ty widziałeś rendery nowych iPhone'ów? To dopiero woła o pomstę do nieba. O matko bosko, kochano. Bo myśmy już się pastwili nad iPhone'ami. Tak, wiecie co? No, trzema oczkami w jednym, a dwoma oczkami też nie. Tak, ale też te dwa oczka, a patelnia jak w tym, co ma trzy oczka i w dodatku te oczka takie wyczyszczone troszeczkę. To musicie zobaczyć, ale pamiętajcie, że to się już nie odzobaczy i kurczę, boję się, że to się jednak spełni, ten koszmarny sen stylisty, bo pojawiły się też fotki pokrowców i to wszystko do ciebie pasuje. Wcześniej mieliśmy fotki tych ramek nośnych, też ten wzór pasował. No nie wiem, no kiedyś się mówiło o designie Apple, no a teraz no też się pewnie będzie mówić się to w trochę innym kontekście. Ciężka sprawa naprawdę. Realme wchodzi do Europy. Ty pisałeś? Ja pisałeś, przyznaję się. Że Realme wchodzi do Europy, także będziemy mieli chyba kolejną... Chyba do Francji najpierw zajęcie. Kolejną markę, sprawdźcie do tej pory nieznaną bliżej u nas. Znaczy, u nas nieznaną. No dobra, u nas egzotyczna, ale tak naprawdę to jest Oppo. No nie, no, tak naprawdę to jest Oppo, także nie jest to żadna, broń Boże, nowość z Księżyca. Po prostu Oppo wypączkowało swego czasu drugą markę, stwierdzili, że jest to dobra taktyka. Podobnie jak Huawei wypączkował Honora, a w Xiaomi wypączkowało, jakże... Po coś to robią. Diabli wiedzą, po co to robią, ale najwyraźniej to się w jakiś sposób opłaca od strony marketingowej, od strony sprzedażowej. Jeżeli takim pasuje, to nie mam nic przeciwko, byleby te modele były z sensem komunikowane. I to właściwie tyle, jeżeli chodzi o rzeczy, które ja mam zaległe, urządzeniowe, sprzętowe z zeszłego tygodnia. Pamiętasz coś jeszcze, o czym chciałbyś? Wiesz co, było tego mnóstwo, bo raz dwa tygodnie nie było. Informacji było bardzo dużo rzeczywiście. Jeszcze kronikarsko, starałem się nie zanudzić. Premiera Oppo Reno w Polsce jest normalnie już w sklepach dostępny. Ten lepszy będzie później. Nie, w zasadzie tyle. To znaczy, ja wam mogę powiedzieć tyle. Robiłem sobie wczoraj zdjęcia, jako że ta premiera była całkiem sensem zorganizowana, był pokój zaciemniony do robienia zdjęć. Wcześniej nie miałem okazji się tym smartfonem pobawić. Wczoraj po pierwsze robiłem selfie w kiepskich warunkach oświetleniowych, tym wysuwanym aparatem, on ma ten boczny, jeżeli pamiętacie, taki wysuwany. Tak dziwnie wysuwany, tak. I ten selfie wyszedł całkiem. Natomiast oprócz tego zrobiłem kilka zdjęć od tak z ręki tylnym aparatem i one też wyszły naprawdę całkiem fajnie. Ja wam przypomnę tylko może, że to jest ten smartfon Oppo, w którym jest wykorzystywana konstrukcja peryskopowa tylnego aparatu, podobnie jak na przykład w Huawei P30 Pro.
że jest tam aparat dodatkowy do zdjęć szerokokątnych, że jest właśnie aparat tele oparty na tym peryskopie i że jest duża matryca ta główna do robienia zdjęć jakby z ręki, dzielona też na cztery, żeby te zdjęcia tak były wyraźniejsze, fajniejsze, żeby w ciemnościach było więcej widać. No ale pamiętajcie, że on będzie gdzieś dopiero koło czerwca, jakoś przed wakacjami. Będzie w czerwcu, ja mam nadzieję, że dzisiaj uda mi się wrzucić te zdjęcia jeszcze na MGSM, żebyście mogli sobie obejrzeć. Tam na stronie macie galerię zdjęć i tam spróbuję, postaram się dzisiaj wrzucić jeszcze te zdjęcia, także wieczorem powinny być do obejrzenia, mam nadzieję, że będę pamiętał jak wrócę. Na karcie katalogowej telefonu, którą macie podlinkowaną pod tym Nie, nie, bo to jest kwestia filmem tego, kiedy się tego dniówka ukaże dzisiaj. No dzisiaj myślę jeszcze, mam nadzieję. Myślę, że możecie wejść i sprawdzić od razu. Jeżeli chcecie poczytać, co młodszy brat potrafi, to też już wjechała recenzja. Jest u nas na kanale, czyli ten Renault taki zwykły, zwyczajny, którego już możecie kupić. Bo ten Renault, o którym mówiliśmy, przypomnijmy, nazywa się 10 razy zoom, 10-krotny zoom. Natomiast zwykły Renault to jest zwykły Renault, po prostu bez żadnych dodatków. Nie będziemy o reszcie specyfikacji. Nie, już żeśmy mówili tyle razy o tych Renault, macie filmy ze 3 już o Renault u nas na kanale, sobie możecie naprawdę dość dużo już o tych telefonach się tam dowiedzieć, także... Ja mam dobre wrażenia, co prawda chętnie bym też wypróbował go na dłużej, one na razie nie są dostępne do testów. No jak będą, to sobie... Jak będą, to dostaniemy na pewno. Na razie natomiast, no mówię, tyle zdjęć z ręki, ile zdążyłem po drodze tam napstrykać, możecie obejrzeć. Nie robiłem zoomu. Ja powiem wam, że tam szykują jeszcze... Na razie nie ma, natomiast będzie jeszcze 60-krotny zoom cyfrowy. I szykują jeszcze specjalny tryb do robienia zdjęć księżyca. Najwyraźniej pozazdrościli Huawei'owi łącznie z aferą, która tam po drodze była. Może muszą pokazać, że też mogą, a może zrobią to lepiej, ja mnie wiedzą. Znaczy ja podejrzewam, że będzie, że efekt będzie bardzo podobny. Chętnie zobaczę i porównam, ale przy zoomie cyfrowym, bo to jest robione za pomocą zoomu cyfrowego, nie ma mocy, to nie mogą być śliczne zdjęcia. No zobaczymy. Słuchaj, ja zrobiłem naprawdę. No ale słuchaj, wszyscy chwalili zdjęcia. Adam, wszyscy chwalili. Przynajmniej ci, co mieli te telefony. Ja natomiast powiem szczerze, zanim zrobiłem fajne zdjęcie, które mi się podobało, zrobiłem prawie setkę zdjęć. No to słuchaj, to wiesz. I to nie jest tak, że w tej chwili nadal potrafię wyjąć i pstryknąć zdjęcie księżycowi i ono jest śliczne. Nie. Trzeba po prostu pokombinować w momencie robienia. I wtedy jest szansa na to, że to zdjęcie wyjdzie fajne. Natomiast on takie, wyglądają nieźle. Ja nie mówię, że nie przy tym 50-krotnym powiększeniu. Natomiast ja jednak robiłem ze statywu po pierwsze, które niewiele, ale jednak troszeczkę daje. No przy takim zbliżeniu to daje. I jednak kombinowałem z różnymi ustawieniami, żeby to miało ręce i nogi, a później jeszcze to zdjęcie obrobiłem dodatkowo. No tak, ale także... widzisz sobie, już przefikałeś u PR-u Huawei'a. Takie ale dlaczego? Nie wiem, no wszyscy chwalą ten księżyc. Nie, słuchaj, ja też globalnie rzecz biorąc chwalę, bo żaden inny smartfon nie potrafi w ten sposób zrobić księżyca. Natomiast jednocześnie jestem realistą i mówię wam, żebyście byli realistami. Widzicie, to nie będzie, warto posłuchać. To nie będą zdjęcia takie, jak wychodzą z aparatu z super zoomem, tak? Nawet z kompaktu, który ma rzeczywiście super zoom, 70-krotne powiększenie i robi wam taki księżyc, że klękajcie narody. Nie, to nie jest tak. Natomiast nadal jest to zdjęcie księżyca imponujące, którego żaden inny smartfon wam nie zrobi. Zanim się przynajmniej nie pojawi Oppo i zanim nie właśnie pokaże, zobaczymy, że też co zrobi Oppo. Może się okazać, że Oppo zrobi coś takiego, że nam opadną kopary, a może być też tak, że powiemy, Huawei robi lepiej. No nie wiem, zobaczymy. Znaczy nie z księżycem, nie, słuchajcie, to, ale to Adaś, to nie ma sensu porównywać, dlatego że mówię, to jest ciekawostka, to jest bardzo fajne, dokładnie, że można coś takiego zrobić. Natomiast od strony technicznej to nadal jest zdjęcie z zoomem cyfrowym. Jakby ono nie było ulepszone, jak no zobaczymy, nie kwestia to oprogramowania, nie? W każdym razie zapamiętajcie sobie jedno, my nie ściemniamy, tak? Mówimy jak jest. W każdym razie się staramy. Ja co prawda jestem i tak ogromnym fanem dobrych aparatów w smartfonach, w dowolnych smartfonach. Wiem, że aparaty w jednych smartfonach robią jedne rzeczy lepiej, inne robią gorzej. Wiem, że na przykład z wideo jest bardzo różnie w zależności od marki, w zależności od tego, jaki to jest smartfon. I o tym mówią nawet niekiedy technicy produktowi producentów, ale o tym cicho sza. Mówią o tym. Nie wypada im takich rzeczy mówić. Nie wypada im takich rzeczy mówić, natomiast mówią, dlatego że nie uważają, żeby to w jakiś sposób zaszkodziło ich marce. Ja się z nimi zgadzam.
zamówienie rzeczy takimi, jakie są, jest bardzo istotne. Nadal niestety jest tak, żeby mieć bardzo dobre aparaty w smartfonie, trzeba wydać 4000 ponad i wtedy jest szansa na to, że będzie się miał oczywiście bardzo dobre aparaty w smartfonie. A potem wam telefon upadnie. Także nie mówię, że należy się żyłować, że zastaw się, a postaw się. Natomiast no, mówię o tym, że te najlepsze aparaty są rzeczywiście w najdroższych smartfonach i nic na to nie poradzi. Nie da się nic z tym zrobić. Dwa słowa, słuchajcie, o targach w nadarzeniu. Możemy? Tak, tak, koniecznie. Powiedz mi, co ci się spodobało najbardziej. O, wiesz co, chyba... Tak, ja wiem. Ferrari mi się najbardziej... Słuchajcie, stoi tam. Jest Navitel. Ci od nawigacji, od kamerek. Warto tam się przejść, postawili sobie Ferrari, nie muszą mieć hostess, nie muszą mieć hulajnog, nie muszą mieć niczego. Co jakiś czas po prostu jeden z panów z Navitela siada za kierownicą, odpala silnik i robi brum brum. I tam jest po prostu tłum ludzi momentalnie. Jak on to robi? Genialny pomysł, po prostu genialny. Ty wiesz co to jest za Ferrari? Bo wiesz, bo ja jestem, słuchajcie, laikiem samochodowym po prostu. Ferrari Italia. No, w każdym razie jest niesamowity, posiedziałem sobie w bardzo wygodnym fotelu, rozpierając się na kierownicy. Bardzo mi się to podobało, słuchajcie. Nie mogłem zrobić brum-brum niestety, ale w środku jest cudnie. Tak już wracając jakby do w nasze rejony, no to tak, jeżeli chodzi o telefony, to jest tak... No tak trochę skromnie bym powiedział. Przygotowywaliśmy się trochę na polską premierę w Xperia 1. Natomiast tak naprawdę... No, nie bardzo ta była trochę, tak? Znaczy, myśmy telefon mogli wziąć do ręki, mogli go obejrzeć, pokazaliśmy wam go na filmie, Adam podlinkuje na dole film. Natomiast, kurczę, no, nadal jest tak, że czekamy na interfejs. Ten telefon wchodzi do sprzedaży dopiero w czerwcu. Także spokojnie, jeszcze poczekamy. Nie jest gotowy, nie można było zrobić zdjęć interfejsu, bo interfejs nie jest gotowy. Myśmy go obejrzeli, zobaczyli tam demo wideo, które na tym szerokim ekranie bardzo dobrze wygląda. Ja mam pewne wątpliwości, dlatego że to jest dosyć nietypowy format, nie? Telefon. No nietypowy, bardzo, bardzo mocno panoramiczny. Zobaczymy, jak przede wszystkim się będą na tym aplikacje zachowywały. Bardzo dobra jakość obrazu, ale bardzo dobra jakość dźwięku, no, jest, możemy powiedzieć bez... Faktycznie oglądaliśmy demo filmiku i to robi robotem naprawdę mocno. No ale tak, nie wiem, bardzo mocno się niepokoję, bo tak naprawdę na MWC w lutym tego roku też słyszeliśmy, że oprogramowanie jeszcze wymaga dopracowania i mamy dzięki Bogu już początek maja i dalej pracujemy. No. Podejrzewam, że napotkali właśnie z racji tego formatu ekranu jakieś schody i tu jest wszystko działanie, no ale tego oczywiście nikt nam oficjalnie nie powiedział, nic nie mówił, dlatego żeby nie... Ale i tak fajnie było, że mogliśmy trochę bliżej ten telefon zobaczyć, nie tylko przyklejony do stojaczka na wystawie, więc już chociaż to było fajne. Poza tym Pepe Smarta Z, tak? No tak, jest nowością, widzieliśmy serię, która tam no, była. Tak. O Pepe Smarcie wam już wspomnieliśmy wcześniej w nowościach prostowych, w związku z tym chyba nie ma co mówić. Telefon robi niezłe wrażenie. Są telefony LG tak samo, są telefony Samsunga. Tak, to jest wszystko to, o czym już wam mówiliśmy, co już wam pokazywaliśmy. Takich prawdziwych premier nie ma, warto zajrzeć do Hammera, bo sobie możecie smartfona wygrać rzucając do celu. A, rzeczywiście, jak jest, w nadarzenie, to rzućcie sobie Hammerem. Jest z tego samego segmentu, co Hammer, jest również Kat. Ale my tam masa jeździków elektrycznych. Ja was namawiam, bo myśmy zrobili materiał ze stoiska MPTH, czyli tam, gdzie między innymi jest Hammer. Oni mają całe mnóstwo pierdółek, bo sprzedają całe mnóstwo pierdółek od dronów przez hulajnogę. Na hulajnodze pojeździłem. Nie wiem, czy Adaś wrzucił film ze mną na hulajnodze. No coś tam będzie pewnie doklejone. Ale poza tym widziałem rzecz cudowną zupełnie. Bo wiecie, głośniczków Bluetooth nigdy dosyć. Mają fikuśne głośniczki Bluetooth, takie raczej dla dzieci przeznaczone, ale ja byłem zachwycony, słuchajcie, dlatego że głośniczek jest zbudowany w główkę zwierzątka. Takiego gumowego, takiego z jakiejś masy silikonowej. Jakieś takie kurczaczek. Kurliczka, świnkę, kurczaczka, tam jeszcze łosie były z tego, co widziałem i różne inne zwierzęta. Ale nawet nie tragicznie gra. Mnie się podobało. Natomiast zupełnie nie smartfonowo moją największą uwagę zwróciły zegarki dla dzieci. Trzy różne modele, właściwie trzy różne wersje tego samego modelu.
pierwszy z kartą SIM, gdzie dziecku można ustawić swój numer telefonu, na który może zadzwonić swój, albo męża, albo nie wiem, babci, albo kogoś, kto akurat. Nie spytałem, ile tych numerów można ustawić. Chyba trzy, o ile... Ale... No to już jest ilość fajna. Też nie do końca jest gadające do zegarka, wbudowany GPS i poza GPS-em jeszcze w Wi-Fi w tej trzeciej wersji. Ten pierwszy ma bardzo przystępną cenę, bo to jest gdzieś w okolicy 700 zł, zdaje się, tak? Jakie 700? Nie, znaczy... 70. W okolicy 70 zł, reszta jest droższa, najdroższy chyba 130. Tak, 100 coś złotych najdroższy kosztuje, także umówmy się, no słuchajcie, żaden wydatek. Jeżeli jesteście rodzicami, jeżeli się rzeczywiście o dzieciaka boicie, to rozejrzyjcie się. Ja was nie namawiam akurat na MPTH, no o MPTH mówię dlatego, że nie obserwujemy tego rynku. I nie widziałem tego akurat wcześniej. Nam po prostu wpadły w oko. Pojawiały się u nas wcześniej telefony, próbowano sprzedawać telefony tego rodzaju, ale słuchajcie, dzieciak zegarek ma na ręce przez cały czas. A telefon w sensie, może... Jeżeli zegarek ma GPS, jesteście dzieciaka w każdym momencie w stanie namierzyć. Jak dziecko ściąga zegarek z ręki, macie od razu wiadomość, albo jeżeli zegarek zostaje zdjęty z ręki, macie od razu wiadomość SMS-em. Mówię, rzecz dla mnie bardzo fajna, ja jestem rodzicem, co prawda już dzieciaków dorosłych, ale byłem kiedyś rodzicem i rzeczywiście bardzo się o swoje dzieci niepokoiłem. Także jest to rozwiązanie, które moją uwagę dzisiaj zwróciło. Fakt. U Samsunga byliśmy. No, Samsung jak zwykle szeroko. Bardzo fajne telewizory 8K, chociaż nie bardzo jest co na nich oglądać, ale no powiem wam, że duża przekątna, duża rozdzielczość robi razem naprawdę niezłą robotę. To dzisiaj byliśmy w dosyć dużym składzie w Nadarzynie i reszta naszego składu, reszta naszej drużyny MGSM-owej przed tym telewizorem dostała lekkiego błynięcia błędnika. Oni, słuchajcie, stanęli tak, że telewizor im zajął całe pole widzenia, a na telewizorze leciała jakaś dosyć gwałtowna animacja i oni błynęli się w tym samym momencie w tę samą stronę. Także wrażenie jest rzeczywiście niesamowite dosyć. Nie wiem, czy 8K już jest nam potrzebna dać to tylko. No, nie wiem, ja bym chciał po prostu mieć więcej niż 2-3 kanały w 4K i to już by było coś. Oczywiście mówimy o telewizji tradycyjnej, no bo tak, stream to jest co innego. Nie każdy ogląda, ale mówimy o takim zwykłym, przeciętnym użyszkodniku. Ludzie jednak nadal oglądają telewizję tradycyjną. No i tu no co, jako... mamy Full HD i to też nie zawsze. Jako gadżet to jest bardzo fajna rzecz, natomiast... No, tak. Praktyka przyszła. Bardzo mało materiału, które można kupić. Są problemy nadal z przesyłem, co prawda w dużych miastach mniejsze znacznie, ale jeżeli chcielibyście oglądać jakikolwiek materiał strumieniowy, to już też musicie mieć szanse. Musicie mieć światło łącze, dlatego mnie bardziej zrobiły normalne telewizory, zwyczajne 4K, ale OLEDy płaściusieńkie. Już palszeć tam jakość obrazu, ale byliśmy sam design tych telewizorów. Trochę u Sharpa, trochę u Philipsa, byliśmy u Panasonica, którego bardzo polecam odwiedzić na stoisku, i byliśmy u LG, które też pokazało nam fajne telewizory, ale najfajniejsze, które pokazywali, to jest domowy hub do zarządzania smart home, do zarządzania właściwie wszystkimi urządzeniami w domu, oparty na telewizorze, gdzie można sobie ustawić program pralki. Mega. Chłodzenie w lodówce, żeby napoje bezalkoholowe dobrze się chłodziły, gdzie można, nie wiem, w nawilżacz powietrza na przykład. Tak, praleczkę, w zasadzie wszystko, co obsługuje ten protokół smart home, będzie prawdopodobnie w dużej mierze kompatybilne z tymi telewizorami. Ale jeszcze fajniejsza rzecz, że to jest gadanie do pilota i to, że telewizor wam odpowiada. Głosowe i to tak ze sprzężeniem zwrotnym. I mnie najbardziej uderzyło to, że ten interfejs jest przejrzysty, schludny, taki mocno intuicyjny. Nie trzeba się zastanawiać, co kliknąć. A mnie się skojarzył dlatego, że jak wczoraj byliśmy na premierze Oppo, tam też był bardzo fajny interfejs. Co prawda bardzo jasny, ale zajrzyjcie, to jest bardzo fajne. No dobra, będzie to chyba się zwijać, bo już kurczę... Jest dużo jeździków, są hulajnogi, jest przebierający. Zapraszamy do oglądania naszych materiałów z targów, to chyba są wam więcej. Są bardzo fajne stanowiska na stoiskach i nie ma do nich kolejek, które na przykład, nie wiem, są konkursy. Jest VR, gdzie można się pobujać na krzesełku we wszystkie strony. U Samsunga jest taki VR na stoiskach. Słuchajcie, a jak byście kupowali bilety online, to jak wpiszecie kodem GSM, to macie zniżkę. Jakbyście chcieli tam, na te targi. Tam powinno gdzieś tak duże być, nie na YouTubie, ale na GSM. Znajdziecie sobie, w którymś z podlinkowanych artykułów jest instrukcja, jak to zrobić. Także kurde, nie wiem, czy jak nie macie co robić w sobotę czy w niedzielę, to... Ja się jeszcze pochwalę, koszulkę z Instytusem zrobiłem, słuchajcie.
O! Można tam dać, ja nie wiem, czy widać, pewnie jest napis odwrotnie. Ty dobra, to, mniejsza to mówi, że ja też jestem naczelnym w każdym razie. Dzisiaj już przegadaliśmy kawał czasu, słuchajcie, no dobra, jedna informacja. Tak, dzisiaj były tak. Musicie nam wybaczyć, ale wiecie co, bo nas przez 2 tygodnie teraz nie będzie, bo najpierw znikam ja na różne premiery, a potem znika Jacek. W zasadzie tak, możemy tak, powiedzieć, bo i tak jest. Wiedzą. No. W przyszłym tygodniu mamy premierę Motorola, mamy premierę Asusa Zenfone 6, a później mamy premierę Honora 20. Także też będzie o czym gadać, ale no niestety musicie się uzbroić w cierpliwość. Natomiast zamiast tygodniówki na pewno będę dla was miał materiały z premier, także zapraszamy do oglądania. Zapraszamy was do Nadarzyna. Warto pojechać, bo słuchajcie, to są targi, na których na razie nie ma tłoku, a są fajne, atrakcyjne rzeczy, warto zajrzeć. O, słońce nas już nie razi. No tak, zaczęło padać. Zachmurzyło się i leje. Dobra. Miłego weekendu, odpoczywajcie, zapraszamy was na kolejne nasze materiały. Żegnamy się z wami, dziękujemy za wszystkie lajki, za wszystkie suby. Dzięki, że jesteście z nami, nas oglądacie i komentujecie. Trzymajcie się, cześć. Do zobaczenia, cześć. Hej.